No. Słuchaj, chłop ma, nosi etui. Nie były takie stare. Widziałeś to? Leżą do dzisiaj. Aha. Skąd? Zobacz, ile on ma tych etui tu. Coś tu śmierdzi. Mam identycznego pada, zobacz. To mój. To jest mój. Ktoś mi go ukradł i go sprzedał tam. Zobaczysz, to jest stary odcinek, więc jeszcze go mam. W nowym już go nie będę miał. Poczekaj. Nie wiem, co się dzieje. Nie, najpierw rzeczy, później kasa. Zawsze tak jest. Najpierw kasa, później... Nie, kasa. Ty, oni to jak w Tibi. Najpierw daj mi pieniądze, potem dam ci itemy. Oni myślą, że życie to Tibia, że dadzą pieniądze, on zamknie okienko i zadzwoni po policji, że się włamali. Co tu się w dupę dzieje? Maciej, z ręki do ręki. O właśnie. Najpierw kasa, później z ręki towar. Do ręki. Fast handa będą grali jak Tibi. Z ręki do ręki. A, to jest taki do... Ręka, rękę myje. To jest nówka fungiel. Wiem o co chodzi. Co to jest? To odpali auto? Tak, normalnie. Diesla odpalił. Nie wygląda jak miał. No właśnie, to tak niepozorne, ale busa odpalił. Udało mu się. Pociągnę. Latareczka. Mhm. Kompas. Tak, jak się w lesie zgubisz i nie odpalisz auta. A akurat masz saber w kieszeni. No. Saber. Pyta Mario. Ty, co to za item jest? Ktoś wie? To tylko... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jamal, łowca rowerów, dał na Golibordę 5 złotych. Weganizm to fajna sprawa, ale nie wiem, czy ci idioci wiedzą, że cały świat nie może przestać jeść mięso, bo ludzie umrą z głodu. Ta no. Samsung, co jeszcze śmierdzi? Pisek. Odpada. Co? Odpada. A szybki szkła? Znaczy, jakie modele? Już czytam. Kohartowane 5D Forever do Samsung. Sfory? Savory Pro. X-Cover. No. Też nie. Czekaj, nie ogarniam. Ja o co tu chodzi? Tu i takich nie bierzemy, bo to zazwyczaj właśnie te, które nie schodzą, nie? To... Chcę ją mirę. Ty serio? Powerbank taki gigantyczny? No to jest niemożliwe. Na co to? Co? A jaki model? Note 9T? No to wszystko będzie pytam takie do starych. To już polega. Tego się nie sprzeda, nie? 89 zł ten starterek kosztuje. Nowy, nie? Nowy. No. A ten jest nowy. Ten już jest używany. Jak odpalił busa? Raz odpalił. No to już używany. Tak? Jaką cenę? No nie wiem, kurczę. Dwie dychy. W ogóle używane. Nakładka SIM Retro 5 Pro. 75 zł. Tu jest jakiś też niby jak nowy. To nie, to się nie opłaca. To nie opłaca się. Ile pan dał za niego? 200. 200. Znaczy ja to dostałem w rozliczeniu, nie? Aha. Tak mówię, dostał, Susi? Jest też wskaźnik? Można parę urządzeń podłączyć naraz, możesz auto podładować delikatnie, żeby odpaliło. Nie ma. Tu jest jeszcze wskaźnik, taki silny. 28 tysięcy amperogodzin. Dziwne. Tak 28 tysięcy to ma? To ma mało. Ja wpisałem to sobie... Ja mam mniejsze niż telefon, a ma 20k. Czy tam 10, 15, no luj z tym, nieważne. To ma mało. Jak za 200 zł. To tylko dlatego jest takie drogie, że to latarkę ma z gówna. Po co ci latarka w powerbanku? Przecież to jest jakiś idiotyzm. Model? A no. Wyskakują mi trzy różne, nie? Na przykład. No. To nie, to nie. Nie. Nie 28k to dużo, no ale to 200 zł kosztowało, on powiedział. I mnie tu i to tak jak mówię, za to co zostaje, to zazwyczaj właśnie jakieś stare. Chociaż ten powiedział, że 8 dychnął, więc tamten chyba chciał okłamać, że za 200 kupił. Stare modele, nie? To co już nie schodzi, jakby... Jakby... A skąd pan ma te etui? No, dostałem w rozliczeniu. Wszystko w rozliczeniu. Nie, tu i nie. Jakby wszystko był dostał, lekko S24 Samsunga, ale podejrzewam, że to nikt nie sprzeda, bo to teraz chodzi tak o... Samsung A20 czarny. No A20, to 5 lat temu ten telefon wyszedł. To też nie. Lipo. To ale że jako mam od ładowania też? Dobra. Ty, w sumie racja. Jeszcze miałem takie nakładki na szybki. Co zrobiłeś? Jeszcze nie. Nakładki na szybki? Jak znaczy szybki? Na z tyłu nasz aparaty. Filtry takie. Co? A, no to jest to samo, nie? No, bo to też samo, 9T. Ale na co? Co to jest za gówno? Kiedyś Damian tutaj wziął etui. I wcale nie były takie stare. Leżą do dzisiaj. Aha. No, 3 lata. Słuchaj, chłop ma, nosi etui. Nie były takie stare. Widziałeś to? Leżą do dzisiaj. Aha. Skąd? Zobacz, ile on ma tych etui tu. Coś tu śmierdzi.
Chłop, etui tak jak nowe wszystko. Coś tu śmierdzi, widziałem. Oj, oj, oj. O, 3 lata lepiej. No. Nic będzie trzeba. Dostał, równo się ukradł. Boksa zrobić i puścić. No najlepiej. O, 3 lata lepiej. No. Nic będzie trzeba boksa zrobić i puścić. No najlepiej. Tam nawet nie wiem, gdzieś słyszałem, że jakieś sklepy, czy Media Expert, czy Neonety gdzieś tam to rozdają nawet, jak te modele wychodzą, mm-hmm. To już się nie sprzedaje. Czy do utylizacji, czy coś takiego? Jest coś takiego, nie? No. Mój kolega przyniósł do Lombardu Gov na PS40, a chcieli mu 5 zł dać. Jakiś ten... Kiedyś nawet ktoś z Media Expert do nas pisał, nie? Że chce sprzedać. Po złotówce mieli, no. No. Po złotówce? Żeby no. Się pobrać. No ja chciałem za 5 zł sprzedać ze sztuk. No ty kupiłeś tamte po 50 groszy, nie? Tak. No. No bo wiesz, mało teraz jest klientów, które akurat potrzebuje do starego modelu, nie? Ten, no teraz, bo telefony się zmieniają, nie? Telefony się zmieniają, dokładnie. Co jest? Jest inaczej. Czemu inaczej? No. To mnie jest sklep, w którym możesz kupić makaron, który spadł z taśmy. A, w cudzysłowie, 50 zł za 50 kilo. To zawsze pamiętam na rynkach, bazarach byli tacy, jak to się mówi, Romowie. Co stali z itemami, nie wiadomo skąd, 2 razy taniej niż w dupę w sklepie. Jakieś Kinder niespodzianki za 2 zł, jak w sklepie wtedy powiedzmy za 4 były. Nie wiadomo jak to możliwe, ale jakoś się kręcił biznes widać. Bez marży chyba sprzedawali. Teraz były te mystery boxy w postaci wózka z... A, no widziałem. W Auchan były, no. Widziałem. Na YouTubie tego nie widać, tu tyle rzeczy. Ojej, zobacz, co tu się dzieje. Mam identycznego pada, zobacz. To mój. To jest mój. Ktoś mi go ukradł i go sprzedał tam. Zobaczysz, to jest stary odcinek, więc jeszcze go mam. W nowym już go nie będę miał. Poczekaj. Nie wiem, co się dzieje. Pokaż mi, bo ja nie widzę. Co? Muszę zobaczyć. Czyli tak, to chciałbyś sprzedać? No tak, tylko że to nie wiadomo, czy to warto. Sprzedałeś? Bo na fajki brakowało. No tak. A to chciałbyś kupić? Tak, no. Okej. Pewnie, tą wieżyczkę, jak ona sprawna, technicznie, to pewnie. Fajna jest. O kurczę. To pewnie jakieś... Stare pieniądze. A ty to zbierałeś od dzieciństwa, czy co? Nie, ja to znalazłem, kurde. Aha. Ten znalazł, tamten dostał, ten wydropił z bossa. Wszyscy mają nie wiadomo skąd te itemy. To może są jakieś warte tutaj, by trzeba było każdy bachmat znaleźć, nie? To gdzieś się dał robotem. Ciężki temat. No tego wiadomo właśnie, nie, z tego co patrzyłem mają tam jakieś te znaki wodne czy coś, ale to nie wiadomo, nie? No ale to ciężko będzie tak teraz sprawdzić. Znaleziony, przy jednym ciężko jest wycenić, no. Jeden, nie? A co dopiero tyle? A co dopiero tyle? Chyba, że masz. Czemu takich rzeczy się nie wyzwał? Ty są pewnie jakieś grupki, nawet na FB, gdzie są jacyś kolekcjonerzy takich rzeczy, tylko tam łatwiej to sprzedać. Po prostu i w ciemno. Nie wiem właśnie, nie mam pojęcia. Ja ci mogę dać pieniądze w ciemno. Chyba, że wezmę i ten, zabiorę i pojedziemy gdzieś do jakiegoś gościa, co właśnie takimi rzeczami się zajmuje. Może coś znajdzie, nie? I on wtedy by, no coś, bo ja to bym by to co? Przejrzał, nie? Ja bym wyciągał i każdy internet, po kolei, nie? I każdy po kolei szukał, nie? Tam monety jeszcze w drugim sensie. A... Ktoś, kto typowo się na tym zna, tak, od razu wiesz, otworzy i zobaczy, o, no ten, tyle i tyle, nie? Tylko, że to zobaczę w takim segregatorze, to jest, to mi się wydaje, że to po prostu jakieś takie są... Ty, ale to się musi chyba komuś nudzić, że przynosi takie rzeczy do Lombardu, przecież... Czemu w ogóle Lombard by miał to kupić? Przecież to są rzeczy dla tak wąskiej grupy ludzi, że to będzie tylko stało i nigdy może jej nie sprzedać. Kto będzie coś takiego szukał w Lombardzie? W dupę. Repliki, coś takiego, nie? Chociaż też Lombardy niby w necie sprzedają i po prostu Lombard się znajdzie klienta, ale nie wiem, dziwne to jest. No to jest... ze świata. No. Więc mi się wydaje, że to mogą być właśnie jakieś repliki. No ale zawiozę tak tylko przyjmę. Czemu nie widziałam, że ty coś zbierasz? Witam, inżynier. Ja nie widziałam. A czemu ty chcesz w ogóle się tego pozbyć? Ja tego nie zbierałem. Ja to znalazłem, a że no... Na strychu. Leżało. Nie więcej powiedzmy. Czyli co, to sobie zostawisz jednak? No zostawię. Tak, jak będzie ten, jak będę coś wiedział więcej o tym, to przyjadę jeszcze raz. To może, Kat, to w sumie by pasowało, no. No i tam wierzycie właśnie, no. A ty też chyba o tym mówiłeś mi nawet. No tak, ona tak stoi. A co, ty wiesz co to w ogóle jest za temat? Za firma, znasz to? Znaczy firmy akurat nie, ale to wiem, że to starsze jakieś te właśnie, coś takiego bym potrzebował pod kolumny, nie? Ja mam takie.
kolumienki. Widzu, odbierz. Tak patrzę, stoi, mówię, przyjadę. To jest chyba ten amplituner. Ty co to jest? Radio, nie? Tam tu wzmacniasz właśnie, no. Tu jakieś radio. Tu wzmacniasz. Mroczek, taką gierkę na tobie 3 godziny. Ale rzeczywiście to długo stoi, no. No, to widziałem. Widziałem. Bo to tak wędrowało, bo to gdzieś tam było. Gdzieś tam było widoczne, a potem przewędrowało tu i zniknęło tak, mi z oka, ale wypatrzyłem. Gdzie ten Lombard? Nie wiem, jakiś widz pisał, że u niego w mieście, więc to jest u widza w mieście jak coś. A co oni to sprzedali? Chcesz to sprawdzić? Podłączyć? No, myślę, że mówię, masz możliwość, to możemy podłączyć. No tylko do zasilania, nie? No, masz nazwę, w ogóle no. Jakkolwiek ten, bo to można zawieźć gdzieś tam do ewentualnego odnowienia. Zobaczymy, czy się w ogóle zaświeci coś, nie? No. Włączmy. No, ty, ale no, czemu on w ogóle mówi, że zobaczymy, czy w ogóle się zaświeci? Przecież u niego to stoi ten item. Co, on nie wie, on ma popsute rzeczy na sprzedaż? Dobra, to działa. Lekko susi. Tu patrz, co się dzieje? To jest... A, bo to można sobie podłączyć do tego, no. Mieszkasz gdzieś? Obok kombatu? No i to razem wszystko. Weź tam pójdź, jakąś historię wkręć z dupy, przyjdź z jakimiś... Z jakimiś popieprzonymi temami, jakieś głupoty nagadaj i obejrzymy potem wspólnie. To jest chyba najważniejsze, nie? Ten wzmachow. No. Też się świeci. Nie wiem, krycha za cię. Działa na pewno. Się głośniki podłączy, zobaczymy. No dobra, tak, jak się świeci, to znaczy, ja że chodzi. Dobra, jedno zabierzmy. Ile te rzeczy kosztują? Co się śmiesz? Co się śmieszy, nie wiem. Fajnie, bo kurde, takie rzeczy. No, my prosto ze Szczecina jeszcze przyjechaliśmy. Prosto do jej rodziców jedziemy, no. Nie? To akurat no, tak to mniej, po drodze. Mniej więcej po drodze łukiem. Dużo więcej nie ma, więc. Jest z urną, ale psy tam popiął. Przy okazji jedzie się do rodziców. Do Wielkopolski. No tak. Dobra, ze stówka. 100 km. Nie wiem, ile do Wielkopolski. Bo teraz zrobiliśmy... Nie. Jak, ile ja ci mówiłem za to wszystko? 300. 300? Tak, no. A tu mam za 200 wystawione. Tak. 200. Dwie. Dwie, no. No. No dobra. 200 zł. No to jeszcze lepiej. Coś... Ty, tamten chyba chciał ściemnić, bo ten nie powiedział przecież ceny. Tamten chciał ściemnić, że 300, bo myślał, że więcej warty i gdyby nie kamera by się naciął. Co za głąb w dupę. Sumie? Korektor. Też mogę wziąć. Nie wiem, czy to przypasujesz, nie? A jak to z tyłu tam wygląda? No ale bywa. To się przypasuje, bo to na czynczach jest to. Tak? Mhm. To byś miał zostały. Myślałem, że 300 za to zapłacisz, to można powiedzieć, że myśmy za darmo. Czekaj, tylko to przygotowałeś. No. Korektor. Aha, przez telefon no. Mówił wcześniej. A, dobra, wybacz, cofam, nie jest głąbem. Kosztuje ten korektor. No, od razu będzie 200 zł. 199 zł. To tyle? No. W cenie tej wieży? Czemu taki drogi jest? No, w cenie tej wieży. No to Techniksa to może dlatego. Może bez przesady. Nie, to nie opłaca się. Nie ma sensu, nie bierz tego. To nie biorę. Chyba, że chcesz. No ja no 200. Nie ma sensu, nie? Nie. To nie, to jeszcze leży. To też mam wyjść. Leży, poleży. Jeszcze będzie leżało. No to 200 za to wszystko. No to tak. To on mu mówi, że się i temu nie opłaca kupić? Że nie ogarniam tego. Co w ogóle to... Nie rozumiem, co się w dupę tu dzieje. Czemu on mu tego nie chce sprzedać? Mówi mu, że się nie opłaca kupić. Cię. O co tu w dupę chodzi? Karton? Tak. No. Dobra. Mistrz handlu. Ty to chyba są jacyś koledzy. Bo coś tu nie gra, no. Mówiliśmy, że odbierzemy. Coś takiego było, mi oko. No. Co? Co takiego jest sprzedane? Telefon, dekoder. Dwa telefony i dekoder. Chyba, no. Tu mam tak. Telefon. Zastawili dekoder. Ty masz coś takiego w domu jeszcze jak dekoder? Pamiętam, że coś takiego było do telewizora, żeby oglądać. Ale ja pierdzielę, co? Że ktoś to zostawił w Lombardzie, przecież to z 10 zł musi być warty, żeby zostawić. Nie no, co tu się dzieje w dupę? Za 70 zł. To jest. 70? Za 50 zł. No, to... Czekaj, dekoder tyle warty? Dekoder. Allegro. Są różne, nie wiem czy to ma znaczenie, ja to miałem z 15 lat temu. Ty, od 7 dych w górę są nowe.
Czemu on im to zostawił za 7 dych? To jest kalkulator. Stamtąd. Hulajnoga i dekoder. Hulajnoga została na sprzedaż. Pod zastaw jest? Nie. Sprzedawałam ją. Na pod zastaw jest? Nie, Kuba, sprzedawałam ją temu Iwanowi. No to on zrobił pod zastawie też. No to... Czyli odbieramy te trzy rzeczy. Tak. Okej. Okay. To mamy tak, dekoder. 38 zł. A modem dekoder? Nie został, nie? A, tak ty, dekoder cyfrowy Polsat. Co? Modem. Ten router taki. Co mówiłem, że a modem to nie 20, będzie. Za 20 zł? Nie wiem, nie pamiętam. A wiertarka? Odebrana. No to elegancko. 8, 7 to na łącznie jest. Jaka jest? 185. Najpierw rzeczy. Nie, najpierw pieniądze. Jaki jest procent na tych temach zastawiania? Przecież tam pewnie jest gorzej niż jakbyś u Rzymianina się zapożyczył, nie? Po co zastawiać takie rzeczy i potem je w ogóle odbierać? To przecież gorzej niż jakbyś chwilówkę wziął. Ja pierdziel. Przecież to... I potem się ludzie dziwią, gdzie się pieniądze gubią. Jak ledwo wypłata przyszła, a to już nic nie ma. A to połowa poszła na odsetki. Dekoder jest taki do odbierania telewizji naziemnej na starym telewizorze? No wiem, wiem, no ja kiedyś miałem te dekodery. Jeszcze pamiętam się czasy, jak się miało te talerze za oknem takie, żeby telewizję odbierać satelitarną, czy jakoś tak się to nazywało. Jezus Maria. Nie, najpierw rzeczy, później kasa. Zawsze tak jest, najpierw kasa, później... Nie, kasa. Ty, oni to jak w Tibi. Najpierw daj mi pieniądze, potem dam ci itemy. Oni myślą, że życie to Tibia, że dadzą pieniądze, on zamknie okienko i zadzwoni po policji, że się włamali. Co tu się w dupę dzieje? Maciej, z ręki do ręki. O właśnie. Najpierw kasa, później towar. Fast hand ja będą grali jak TV. Nie, ufam. Nie, ja się... Dzięki, no. Coś... Co tu się dzieje? Ja się nie ufam. No okej. Okay. No to zrobimy. No trzeba parcela wysłać. Nie oddasz? Oddam. A oddasz rzeczy? Ci... Nie oddam. No to ci nie oddam znaczy, kasy. Znaczy rzeczy oddam. No to powiedziałeś, że mi rzeczy nie odda. Dobra. Najpierw kasa, później towar. Masz hajs. Rzeczy. Dobra, dzięki. Na tak. Rzeczy, oddawaj. Tak, Duty, no. Daj, ten telefony. Oddam ci najpierw resztę. Czy nie chcesz? Reszty? A co ty myślisz, że dam ci napiwek? Taki chuj. To jest reszta. Dam ci napiwku, masz. Nie chcę, nie chcę. Nie, nie. Chodź, wiem, na picie. Zostawcie sobie. A mówiłam ci, że co mi im prom dałeś? No. No, to jak mi im... Jezus Maria. No, przekazywał. Ty, to jest chyba najcięższa rzecz w tej pracy, tak mi się wydaje. Jak myślisz, widzo? Też tak uważasz? Najtrudniejsza rzecz. Co? Może mi pomogło, kurwa. Pomogło? No, że on musi nad sobą panować. No raczej, bo promik to dobry specyfik. Dobra, Xiaomi. Ty, jak ja bym robił w takim Lombardzie i wyzywał tych klientów, to ile by mnie tam przytrzymali, jak myślisz? Jezus. Ale w sumie może by ludzie to polubili, że tak jak była ta restauracja, co się klientów wyzywa, ja bym taki szyld dał. Ty, patrz na to. Co? Twoja szafa, ciuszki. Kościuszki 33. Z tym ciuchami. Mało mam kurpów. Mogę lumpeks otworzyć. Co mówicie? Co? 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 Nie, on gada. Podpisik. Maxcom jakiś, nie? Tak, jeszcze cztery, no. No to jest taki kalkulator. No racja, tequila, wybacz. Zgubasz. Ty, my zawsze numeru szukamy, nie? Zgubasz. A rzeczywiście, co to jest? Kalkulator. Skąd wy to macie? Telefon. Pożyczone. Co to w dupę jest za item? A rzeczywiście, co to jest? Kalkulator. Ty, to jest jakiś szczyt z klawiszami, ale co to jest? Pożyczone i zostawili, myślisz? Skąd wy to macie? Telefon. Pożyczone. A racja, powiedziała, że pożyczone. A jakby się nie udało odebrać? Fajne. Ale kto by to kupił w sumie? Stylowy taki. Czyli hulajnoga na sprzedaż, tak? Tak. Mhm. I dekoderek.
Dziękuję. Jeszcze jeden podpis. Nara. Dekoder. Cześć. Słuchaj, chciałem sprzedać dwa takie te. Pożyczyli i oddali do lombardu. Przeraża mnie, naprawdę mnie przerażają niektórzy ci ludzie. Tym, co tam się dzieje. Jezus Mary. No takie te wiesz, balkoniki. Jeden na kółkach, drugi bez. A, takie rzeczy nie biorę. Chłop babkę napadł. I do lombardu. Co tu się dzieje? Kurde, a ja nie mam co z tym zrobić, mi zalega. No oddaj komuś, się komuś, kto potrzebuje tego. Ja chciałem go sprzedać. Ale ja tak tylko... Oddaj komuś, kto potrzebuje. Ale ja chciałem sprzedać, nie rozumiesz? Jezus Maria, bez mózg, no nic nie rozumiem. Nie kupię. No wystawicie na tym, na Allegro. No nie, takiej rzeczy nikt nie kupuje. No i co ja mam teraz pisać? To chyba nawet jest refundowane, wiesz? No ja wiem, ale tu niektórzy chcą kupić, nie? A widziałem taki najtańszy 6D, nie? Używany. No, to już naprawdę, jak ktoś sprzedaje, to... Jak wejdziesz sobie na Elixa, to się nazywa balkonik? No. Jeden mam na kółkach, drugi bez kółek. Jak w grze? No, on myślał, że to jest Wiedźmin. Zebrał złom i przyszedł, a handlarz mówi, wypieprzaj mi z tym, co ty? Kółkami, co ty, normalny? A drugi na czterech kółkach. Wchodzisz sobie w kategorię na Elixie, oddam za darmo, nie? No. I wpisuję... Ale ja potrzebuję kasy akurat. Ale... Ty, a może on ma z tej kategorii, to tylko pali głupa. Wziął z Elixa, oddam za darmo i do lombardu poszedł. I się dziwi, że nie może sprzedać. Coś tu śmierdzi znowu. Takich rzeczy się nie sprzedaje, ani nie kupuje. Kurde. Rozumiesz? No ja nie mam co z tym zrobić, a potrzebuję na dzisiaj siano. Balkonik, szukaj, oddam za darmo. Chodzik dla osoby starszej, rezerwacja za darmo. Balkonik inwalidzki za darmo. Chodzik na kółkach dla starszej osoby za darmo. Balkonik za darmo. Nie sprzedać chciałem. Jezus Mario, to jest... Ale nikt ci tego nie kupi. No są na tym nawet, na tym, jak to się nazywa, na Allegro nawet są. Jogi. Ale to są takie, wiesz, bardziej profesjonalne, o. Takie same jak i ten, zwykły balkonik. Najtańszy no. Znalazłem wczoraj za 6 dych chyba. Ale to jest nowy za 6 dych. Nie, używany. Nowy, używany. No nawet tutaj mam na Allegro sobie wszedłem zobaczyć z ciekawości. Nowy, 69 zł. Daj mi 5 dych za te dwa i już. Nie. Boże ty, ale o co chodzi? Co, jak wyjdzie bez pieniędzy, to go odstrzelą pod tym lombardem? Że tak walczy? O co tu w dupę chodzi? Tyle, co tu się w dupę dzieje? Nie chcę tego. No nie będę tego sportem targał na działkę. A na działce porządki robię, to co chwilę mi tam, wiesz, gdzieś zalega. Kiedyś mieliśmy tu jeden balkonik. Mieć. Znaczy to na starym punkcie jeszcze. To oddaliśmy to później za darmo. Wózek inwalidzki też kiedyś mieliśmy. To też to stało. Nie dało się tego sprzedać. Takie rzeczy, no to ciężki temat. Ja czekam, aż ten typ wróci w innym odcinku z jakimś sedesem, pewnie ze śmieci wziętym i powie, no co ty pieprzysz, że ta OLX tego nie ma za 20 zł. Weź zadyszkę tutaj normalnie, no z działki sedes przywiozłem. Weź kup ode mnie, no nie będę drugi raz tramwajem wiózł. Kupuj, daj mi dychę. Wiesz, to lepiej komuś oddaj po prostu. Nie chcieli się tego targać z powrotem, kurde. No a co ja ci mam na to poradzić? Podaj chociaż 3 dychy za te dwa. I... Ale ja nie kupuję balkoników. Kurde. Ja nic z tym nie zrobię. 15? Rozumiem. Co z powrotem na działkę mam targać? No. Mi to tam przeszkadza. Dycha? No to oddaj komuś, mówię. Bo no, na dzisiaj potrzebuję siano też, nie? No a co ja ci mam poradzić na to? A zastawiać nic nie będę. Ja chciałem je sprzedać. No ja ci nie pomogę z tymi balkonikami. Bo ty, mi to niepotrzebne, a siano potrzebuje. No rozumiem, ale no ja ci tego nie wezmę, bo to... To tylko miejsca będzie mi zajmować tak naprawdę. No wy to wystawicie, to szybciej szybko pójdzie. No gdzie ja to mam wystawić? Balkonik? A co? Weź to wyślij w ogóle. Dajmy na to, że dam ci 20 zł, sprzedam za 30. I myślisz, że to mi się opłaca w ogóle? No weź to spakuj i wyślij. No to ile tam za wysyłkę? To w ogóle nie ma sensu. Co mam teraz zrobić z tym? Nic się nie stało. Nie przejmuj się. No ja potrzebuję chociaż 3 dychy na dzisiaj. A z tym akurat nie mam co zrobić. 3 dych sprzedam. No to myślałem, że u ciebie sprzedam. No pewnie, że tak. Jakieś graty masz na działce, to na lombardu najlepiej zanieść, nie? No nowego ci nie sprzedam. Oj, puszczają nerwy.
Aj, ale to jest chyba najtrudniejsza część tej roboty, serio ci mówię. No przychodzą ci jacyś dziwni ludzie w dupa. Chłop stoi od 10 minut pierwszy, że potrzebuje dzisiaj na dzisiaj pieniędzy z działki przywiózł i ciągle to samo i nic nie dociera, w dupa. No, gdyby te niektóre rzeczy tam zalegają, no to co, po co mi to, nie? Mhm. A tak chociaż zawsze jakieś siano mam. Mam pomysł. No. Dam ci 3 kilo miedzi. A po co mi mieć? 30 zł kilogram. To ja wolę kasę. No ale to pójdziesz sobie... Czekaj, co? On mu chce dać 3 kilo miedzi, 30 zł kilo, to da mu prawie 100, a tamten tego nie chce nagle? Czemu on chce mu to dać w ogóle? 3 kilo miedzi. A po co mi mieć? 30 zł kilogram. To ja wolę kasę. No ale to pójdziesz sobie, sprzedasz i bierzesz na stówę. Ja nie mam czasu, ja muszę ten kupić, do szpadle. Do szpadla te. Bo na działce robię. Kupię. No a to nie ma, czyli pieniądze byś chciał, ale nie masz czasu, tak? A to od razu bym szedł, wiesz? Czyli za dużo roboty, tak? Nie, no bo ja muszę to dzisiaj zrobić. A, nie masz czasu. No nie mam czasu, muszę tam na działce. Nie masz czasu, żeby iść po pieniądze. Nie mam czasu, żeby latać w to mi z powrotem. No mówię, nie. Ja pierdolę. Jaki w dupę perfidny w dupę typ, no nie wytrzymam. Temu stówę daje za nic, dosłownie on mu daje stówę za nic. I chłop się jeszcze pulta, że nie ma czasu. Ja pierdzielę, no nie wytrzymam. Boże, ty ludzie w lombardach to ciężko mają. To jest chyba tyra porównywalna do bycia reaktorem, mówię ci. No trochę i tak łatwiejsze, wiadomo, ale... Nie masz czasu, żeby iść po pieniądze. A mi jest kasa potrzebna. To... Czyli nie masz czasu, żeby iść po pieniądze. Bym poszedł tutaj, wiesz? No to bez pieniędzy jak kupisz padel? Bez pieniędzy jak kupisz? Daj chociaż trzy dychy. Ale ja nie biorę takich balkoników, nie rozumiesz? Że to się nie sprzedaje to po pierwsze no. I zajmuje tylko miejsce tak naprawdę, bo nikt tego nie kupi. Ale chciałem ci pomóc, dać ci 3 kilo miedzi. No to daj te 3 kilo miedzi. Teraz już ci nie dam, bo powiedziałeś, że ty nie masz czasu i nie chce ci się chodzić. No to bez przesady. No to najwyżej się przejdę tam. No zanim tam wrócę, to będzie która godzina. No dobra, niech ci będzie. Niech mi będzie? No. Ja ci pomóc chcę. No to możesz pomóc. Człowiek chce pomóc, a ty jeszcze, że mi się nie chce chodzić. Tak, to nie zarobisz nigdy pieniążków. Jeszcze szpadel, kurde, połamałem, muszę kupić trzonek nowy. A już baba się tam sadzi, że kurde, nie przekopane jeszcze tam jest. Jeszcze on mu daje tam. Zobacz. Czysta miedź. No. 3 dyszki kilo, a tu masz 3 kilo gdzieś. Stówę będziesz miał. No dobra. Ja ci to chyba, że ci się nie chce iść taki kawał. Nie, no to zarobiony się przejść. To taki gość zostawił nam, żebyśmy dali po prostu. Jaki w dupę perfidny dziad tamten. No nie wytrzymam, że on mu to daje. Wypieprzyć go powinien na kopach, nie? Ja pierdzielę, no nie wytrzymam, co się tu w dupę dzieje. Komuś na spieniężenie. To cię dostanę. No co ty, zabieraj mi to. No to zabiorę. Przez powrotem zaraz. Jeszcze wąty, że musi zabrać z powrotem. Przyszedł, dostał stówę z... Nie, no dobra, ja pierdzielę. A to jakiś znany jest, zobacz. Samowar. Samowar się chłop nazywa. Tragiczny ten typ, naprawdę ciężki, przeprany mózg pewnie jakimiś, nie spekulujmy.